Transmisja się już rozpoczęła. Witajcie. Wygląda na to, że transmisja już się rozpoczęła. Poprosić o wpisywanie w komentarzach informacji o tym, czy widać w ogóle i słychać to, co ja mówię. Jest pewne opóźnienie, jak zwykle, między tym, co ja mówię, a tym, co wy widzicie, stąd ja chwilkę pogadam jakichś tutaj takich wstępnych informacji, żeby zobaczyć te wasze komentarze o tym, czy mnie widać i słychać, bo ja siebie jeszcze nie widzę. To jest pierwszy z czterech webinarów, które organizujemy w ramach naszego projektu społecznościowego zbiórki pieniędzy na stworzenie dokumentacji do budowy ziemianki przydomowego schronu. Takich webinarów będzie cztery. Będą one dotyczyły takich bardziej szczegółowych zagadnień z tego całego tematu. O, coś mi się tutaj pokazuje. Dobra, widzę, że ja siebie widzę, to może i wy też mnie już widzicie. Tych spotkań będą cztery, będziemy się spotykać mniej więcej co dwa tygodnie, w niedzielę o godzinie 20, bo to się nam wydaje taki optymalny moment, żebyście zdążyli już wrócić z weekendów, a żebyście jeszcze nie szli spać. Tak, kilka słów odnośnie samej zbiórki na początek. W ogóle jesteśmy bardzo zaskoczeni tym odbiorem tego naszego projektu przez was. Przez dwa tygodnie, od kiedy zaczęliśmy zbierać pieniądze, tak naprawdę wsparło nas 24 osoby, wpłacając łącznie ponad 2400 zł. Czyli średnio jedna osoba wpłacała około 100 zł. Co ciekawe, to właśnie ten poziom wsparcia był przez was najczęściej wybierany, bo 11 osób, najwięcej ze wszystkich, wybrało właśnie poziom wsparcia za 100 zł. Ten poziom wsparcia daje możliwość otrzymania tego uproszczonego projektu architektoniczno-konstrukcyjnego tej ziemianki, uproszczonego w tym zakresie, że on będzie bez podpisu architekta, nie będzie na papierze, tylko będzie w wersji elektronicznej, ale jego zakres będzie identyczny. I to te osoby dostaną już, kiedy przekroczymy pierwszy projekt i zbierzemy 10 tysięcy złotych, bo to jest poziom, który jest potrzebny, żebyśmy mogli ten projekt jakby wytworzyć, tak? Jeśli osiągniemy kolejne projekty, drugi, trzeci, a może nawet czwarty próg, no to te osoby, zresztą wszyscy, którzy wsparli projekt, dostaną dodatkowe nagrody. Na razie dotarliśmy, wygląda na to, do osób takich najbardziej zainteresowanych tym projektem, czy też może do części tylko tych osób, tych, którzy siedzą na naszym blogu, na naszym kanale na YouTubie, oglądają nasz Instagram. Dlatego prośba do was, abyście udostępniali ten projekt znajomym, bo w zasadzie tak w każdej tego typu zbiórce społecznościowej to duża liczba małych wpłat robi wielką różnicę, czy projekt się uda zrealizować, czy nie. Zbiórka prowadzona jest w serwisie zamieszani.pl i w opisie pod filmem znajdziecie odnośnik do tej strony, na której można wpłacić, wesprzeć nas, naszą zbiórkę, wybierając sobie odpowiednio tam poziom i liczbę nagród, które od nas dostaniecie przy zrealizowaniu kolejnych progów. No dobra, to przejdźmy do tej właściwej części tego webinaru. Tematem jego, ja to sobie przesunę kartkę, na której mam wszystkie te zagadnienia, o których chciałem powiedzieć, wypisane. Tematem dzisiejszego webinaru jest ziemianka w nowoczesnym survivalu, czyli jak gdyby miejsce ziemianki w nowoczesnym survivalu. To znaczy opowiemy o tym, co zrobić, żeby tę ziemiankę wykorzystywać jak najbardziej efektywnie? Co zrobić, żeby ta ziemianka stała się częścią jakichś szerszych przygotowań, bo jak gdyby to nie jest jedyna rzecz, którą należy zrobić, by być przygotowanym na trudne czasy. To nie jest najlepsza rzecz, którą należy zrobić. To nie jest pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić, bo pierwszą i najlepszą rzeczą, którą należy zrobić, z całą pewnością jest zrobienie zapasu żywności w domu, a niekoniecznie budowa ziemianki, które na pewno potrwa dłużej i będzie więcej kosztować. Ale w naszej ocenie taka ziemianka jest wartościowym elementem przygotowań na trudne czasy i dlatego mówimy o niej już od bardzo dawna, bo to był jeden z pierwszych tematów poruszonych na naszym blogu. To właśnie ziemianka z opcją wykorzystania w razie czego jako schron. I my ten przykład tej ziemianki używamy też bardzo często do jakby tłumaczenia filozofii nowoczesnego survivalu. Ci z was, którzy są tutaj po raz pierwszy, nie śledzą naszej twórczości, pozwolę sobie przypomnieć, czy wytłumaczyć, na czym polega w ogóle filozofia nowoczesnego survivalu. W opozycji do tradycyjnego survivalu, czyli tradycyjnego zielonego survivalu, sztuki przetrwania w niesprzyjających warunkach, w lesie, na pustyni, w Arktyce, kiedy jest się rozbitkiem, to ten nowoczesny survival ma nam pomóc przetrwać w znanym nam otoczeniu, czyli na przykład w mieście, w naszym domu, ale kiedy bardzo pozmieniają się okoliczności.
To znaczy na przykład nie będzie już wody, nie będzie prądu, nie będzie dostaw żywności, czy na ulicach będą zamieszki, albo wybuchnie jakaś epidemia, czy ta przysłowiowa apokalipsa zombie. To jest ten nowoczesny survival, a jego filozofia skupia się na tym, żeby z jednej strony przygotowywać się na te trudniejsze czasy, jak gdyby mając w pamięci to, że dziś jest w miarę bezpiecznie, w miarę komfortowo, w miarę powiedzmy dostatnio, natomiast niewielkie zmiany w naszym otoczeniu mogą spowodować duże zmiany w sytuacji każdego z nas z osobna. Taką niewielką zmianą w skali kraju jest to, że na przykład jedna miejscowość nie będzie mieć prądu bądź wody, ale w skali kilkunastu tysięcy, może nawet osób, może to być duży kłopot związany z wchodzeniem na czwarte piętro w bloku, czy z pompowaniem wody ze studni głębinowej do zbiornika w domu, czy z ogrzewaniem i tak dalej. Natomiast, żeby te przygotowania na trudne czasy miały sens, to trzeba je prowadzić w taki sposób, aby mogły być również użyteczne na co dzień. Żebyśmy mieli z jednej strony coś, co wykorzystamy w trudnych czasach, a z drugiej strony coś, co będzie nam służyć na co dzień, żeby nie kupować czegoś, co przyda się nam, mam nadzieję, bo przecież o to chodzi, nigdy. Nie kupować czegoś, z czego nigdy nie skorzystamy, tylko kupować coś, co pomoże nam przetrwać i będzie nam służyć na co dzień. Ziemianka jest do tego idealnym przykładem, bo ziemianka w trudnych czasach może być dla nas schronem, może nam pomóc schować się, czy ukryć się, czy zabezpieczyć się przed skutkami promieniowania jonizującego, zabezpieczyć nas przed skutkami wichury, pomóc nam się schronić przed zombie chodzącymi po ulicach, ale z drugiej strony na co dzień ziemianka też jest użyteczna. Jeśli ktoś ma duży ogród i hoduje w nim duże ilości ekologicznych warzyw, to ziemianka jest najlepszym, prawdopodobnie najlepszym, takim najbardziej odpornym na różne nietypowe sytuacje, najbardziej też ekologicznym, niewymagającym energii, sposobem przechowywania tej żywności. Bo tego typu podziemne budynki, jak właśnie ziemianki, czy rowy, do których wsypywało się warzywa, czy nawet beczki zakopywane w ziemi, izolowane od góry słomą, były wykorzystywane przez wiele, wiele lat do tego, żeby przechowywać żywność przez zimy, ale także przez lata. W dobrze skonstruowanej ziemiance można przechowywać świeże warzywa przez kilkanaście tygodni, a nawet kilka miesięcy. No, zależnie od też jakby warzyw. No, pewne warzywa przechowuje się lepiej, pewne warzywa przechowuje się trochę trudniej. Podobnie jest zresztą z owocami. I dlatego ziemianka w razie czego posłuży nam jako schron, ale gdybyśmy mieli patrzeć tylko na jej taką użyteczność codzienną, to ona też codziennie jest dla nas użyteczna, bo codziennie służy nam do przechowywania dużych ilości żywności. I jakby to opisuje całą filozofię tego nowoczesnego survivalu. Mamy coś, co nam służy w razie czego i podnosi jakość, obniża koszty, poprawia komfort naszego codziennego życia. Ziemianka jest czymś w rodzaju ubezpieczenia. To nie jest zabezpieczenie, to jest bardziej ubezpieczenie. To znaczy, jaka jest różnica? Zabezpieczenie powoduje, że nie musimy się obawiać jakiegoś zdarzenia, że to zdarzenie nam nie zagraża. Natomiast ubezpieczenie sprawia, że w dalszym ciągu jest ryzyko, że to zdarzenie wystąpi, natomiast ubezpieczenie pomaga nam poradzić sobie w tej sytuacji, pomaga nam przetrwać skutki tej sytuacji. Tak jak z ubezpieczeniem domu. Jak ubezpieczamy dom przed pożarem, to nie powoduje to, że w jakiś magiczny sposób nagle nasz dom chroniony jest przed pożarem i na pewno nigdy nie spłonie. Natomiast ubezpieczenie przed pożarem ma nam pomóc odbudować ten dom, gdyby on spłonął. Ma nam pomóc odtworzyć nasz majątek, jeśli zostanie pochłonięty przez pożar. I to ubezpieczenie służy w zasadzie, czyli użyteczne jest w zasadzie tylko w razie pożaru. Jeśli wykupujemy ubezpieczenie przeciwko skutkom pożaru, a nasz dom zostanie zalany, no to ubezpieczenie w niczym nam nie pomoże. I ziemianka jako taka jest ubezpieczeniem przynajmniej przed kilkoma różnymi czynnikami, o których tak prosto z głowy mogę powiedzieć. Po pierwsze, przed tą wspomnianą apokalipsą zombie, czy epidemią zombie, czy epidemią jakąkolwiek, przed promieniowaniem, bo okazuje się, że warstwa ubitej ziemi wystarczy, żeby pochłonąć bardzo dużą część promieniowania, a także przed wichurą. Jakby wymieniłem te zagrożenia w tej kolejności właśnie, bo to są takie zagrożenia od najbardziej spektakularnych do tych, które są najmniej spektakularne, ale najbardziej prawdopodobne. Jest dużo większa szansa na to, że w naszym mieście gdzieś, czy nawet w sąsiednim bloku, zostanie zerwany przez wiatr dach i że ten dach
będzie szybować i uderzy w moje okno, wpadnie tu mi do pokoju, jutnie mi głowę. Jest na to dużo większa szansa niż to, że będziemy mieli w moim mieście, czy w ogóle w Polsce, czy na świecie, apokalipsę zombie. No, może się mylę, ale takie są moje szacunki. Jest dużo większa szansa na to, że będziemy musieli mierzyć się ze skutkami wichury, zmiotanymi ciężkimi przedmiotami, wybijającymi okna, wyrządzającymi krzywdę ludziom, którzy są na ulicy, czy tym nawet, którzy są w domu, gdzieś tam za oknem, niż że zdarzy się apokalipsa zombie. I właśnie przed tą wichurą, i przed tym promieniowaniem, i przed tą apokalipsą zombie, czy przed epidemią, ta ziemianka nam pomoże się ubezpieczyć, pomoże nam przetrwać te zdarzenia. No bo jeśli jest wichura, która zrywa dachy z domów, a takie wichury w Polsce się już zdarzają, no to trudno jest dom zbudować, znaczy można zbudować dom zabezpieczony przed wichurą, ale to jest bardzo drogie. Przepraszam. Typowy polski dom z więźbą dachową, czyli tą konstrukcją dachu, wykonywaną z drewna, jest mało odporny na bardzo mocne podmuchy wiatru. Można sobie wyobrazić sytuację, że jakiś konar drewniany porwany przez wiatr wpadnie komuś przez okno do sypialni, albo nawet jeśli będzie to większy obiekt, może całe drzewo, to przebije fizycznie ten dach z blachodachówki i desek i wpadnie komuś do sypialni. Można zbudować dom z dachem czy z więźbą dachową z betonu, tylko rzeczywiście jest to znacząco droższe. Natomiast w jaki sposób ta ziemianka będzie dla nas ubezpieczeniem przed wichurą? No przecież ostrzeżenia przed tego typu nietypowymi i bardzo silnymi zjawiskami atmosferycznymi najczęściej są publikowane z wyprzedzeniem, przynajmniej kilku godzin. Czyli gdybym wiedział, że w mojej okolicy będzie właśnie taka niszcząca pogoda, że będzie jakaś mocna wichura, że będzie trąba powietrzna, to ja wtedy bym siebie i swoją rodzinę zapakował do ziemianki, choćby na jedną całą noc, może na dwie noce, jeśli będzie przewidywana ta, że przewidywane, będą przewidywania, że ta pogoda będzie trwać dłużej, bo przez drzwi ziemianki to raczej taki konar się nie przebije, a na pewno nie przebije się przez strop przysypany metrową warstwą ziemi. I tak samo ten strop przysypany metrową warstwą ziemi nie zostanie zerwany przez tę wichurę. Z tego samego względu. Kolejna rzecz. Tak, przepraszam, tu czytam te komentarze, które widzę na YouTubie. Jeśli chodzi o promieniowanie, no to tak jak wspomniałem, metrowa warstwa ziemi chroni bardzo dobrze przed promieniowaniem, pochłania 99,9% promieniowania, a promieniowanie w powietrzu, czyli te radioaktywne cząstki opadu radioaktywnego niesione przez wiatr, bardzo łatwo jest odfiltrować na takim filtrze, jaki montuje się w domowych instalacjach wentylacyjnych. Więc to jest żadna filozofia. A przed epidemią zombie, czy przed epidemią jako taką, no to po prostu można się w tej ziemiance zamknąć i przeczekać ten najgorętszy okres choroby, bo jeśli chodzi o epidemię, to najbezpieczniejszym sposobem przetrwania epidemii jakiejkolwiek jest po prostu zamknąć się gdzieś w bezpiecznym miejscu i izolować się przed ludźmi, izolować się od ludzi, bo przecież apokalipsa zombie jest bardzo podobna pod względem mechanizmów funkcjonowania do epidemii, dlatego my z tego scenariusza się nie śmiejemy, bo on może się wydawać śmieszny i absurdalny, ale pokazuje, jest ograny przez popkulturę, przez gry, teledyski, filmy, książki i ludzie jakby wiedzą, co to jest. I na tym przykładzie dobrze jest pokazać, jak działa epidemia, bo nie ma wielkiej różnicy, czy musimy chronić się w domu przed zombie, które nas ugryzą i zarażą, czy musimy się chronić przed chorymi ludźmi, którzy na nas nakaszlą i w ten sposób nas zarażą. To jest żadna różnica. To jest po prostu taki jakby bardzo podobny schemat funkcjonowania, rozprzestrzeniania się tej choroby, czy to jest zombioza, czy to jest ptasia grypa, działa to podobnie. I to jest jakby takie trzy pierwsze z brzegu scenariusze, które pomogą, w których ziemianka nam pomoże, ale to są tylko te scenariusze jakby kryzysowe.
A przecież ziemianka na co dzień pozwoli nam przechowywać duże ilości żywności. Jeśli ktoś ma ogród albo ma zaprzyjaźnionego rolnika, który hoduje ekologiczne warzywa, albo po prostu ma zaprzyjaźnionego rolnika, który produkuje warzywa o znanej nam jakości i odpowiadającej nam jakości, po prostu do takiego rolnika jeździmy raz czy dwa razy w roku, kupujemy większe ilości, dajmy na to i nawet ziemniaków, marchewki, pietruszki, jabłek. Zamiast kupować 5 kilo ziemniaków na tydzień, kupimy 100 kilo ziemniaków. 100 kilo ziemniaków, 5 20-kilowych worków, zaniesiemy je sobie do ziemianki i będziemy mieć ten zapas żywności na trudne czasy w tej ziemiance, ale też będziemy mieć niższy koszt wyżywienia, bo w ziemiance przechowamy duże ilości ziemniaków, dzięki czemu możemy je dużo taniej kupić, niż gdybyśmy je kupowali w markecie. Możemy je kupić praktycznie po cenie hurtowej. I to jest ta korzyść, którą mamy na co dzień. W ziemiance można tak samo przechować wino, jeśli ktoś produkuje, czy jakieś inne alkohole domowe, miody pitne, piwo. Można przechowywać sery w ziemiankach. Także jeśli ktoś jakby przetwarza tę żywność na własne potrzeby, to też może ją tam przechowywać. Wszelkie wekowane w słoikach przetwory też lepiej jest przechowywać w temperaturach niskich, rzędu kilku stopni, w temperaturach dużo niższych niż temperatura pokojowa. No i oczywiście można trzymać to wszystko w lodówce, ale można też trzymać to w ziemiance. Słoik z ogórkami kiszonymi wytrzyma też bardzo długo, kiedy będzie stał w kuchni albo w pokoju, ale z drugiej strony ten słoik wytrzyma jeszcze dłużej, jeśli będzie w ciemnym, zimnym miejscu. Bo psucie żywności przyspieszają trzy czynniki, po pierwsze, trzy czy cztery czynniki. Po pierwsze, temperatura, wysoka temperatura. Jeśli ją obniżamy, to ta żywność będzie nam dłużej się dawała przechowywać. Po drugie, wilgotność, to dotyczy zwłaszcza produktów sypkich, no ale to w słoikach nas nie interesuje. Po trzecie, światło. Światło przyczynia się do rozkładania różnych substancji zawartych w żywności. Jeśli mamy ziemiankę, no to siłą rzeczy tam nie ma światła, więc jest go dużo mniej niż nawet w szafce, którą otwieramy kilka razy dziennie. I po czwarte, powietrze. To jest też mniej istotne, bo słoiki mają z natury rzeczy być szczelne, żeby to powietrze się do środka nie dostawało. I oczywiście taka ziemianka wcale niekoniecznie jest jedynym rozwiązaniem problemu przechowywania większych ilości żywności. Myśmy pokazali na jednym z filmików taki sposób na przechowanie żywności w kawałku plastikowej rury, zatkanej jakimiś zaślepkami. To w zasadzie, jak pokazał nasz eksperyment, w zupełności wystarczy, żeby żywność przynajmniej przez kilka miesięcy przechować. Myśmy przecież trzymali ją tam przez mniej więcej rok. Zakopanie jakiejś beczki też jest rozwiązaniem, tylko że to są rozwiązania trudniejsze w wykorzystaniu z tego względu, że no, można zakopać 50 kilo ziemniaków w kilku beczkach, czy tam nie wiem nawet w sumie ile ziemniaków wejdzie do 200-litrowej beczki. W każdym razie to jest trudniej później to wyciągnąć te ziemniaki, tak? Zwłaszcza jeśli jest środek zimy i ziemia jest zamarznięta, natomiast do ziemianki otwieramy drzwi, być może musimy je odśnieżyć, może przymarzną do framugi od lodu, ale otwieramy, wchodzimy, wyciągamy worek, pakujemy do samochodu, czy pakujemy na plecy, zanosimy do domu i mamy problem z głowy. Dobra, to ja sobie już zacznę powoli odkreślać poszczególne zagadnienia, o których już wspomniałem. Po co w ogóle budujemy ziemiankę? Powiedziałem, po to, żeby mieć z niej zapas żywności, po to, żeby przetrwać w niej trudne czasy, ale jak gdyby jakie cele chcemy zrealizować z wykorzystaniem tej ziemianki, jak te cele wpisują się w całą filozofię przygotowania na trudne czasy? Po pierwsze, w ziemiance musi być zapas żywności. No bo po to ta ziemianka ma funkcjonować na co dzień. To jest jakby taki cel, dla którego tę ziemiankę sobie ludzie przez lata budowali i tym sposobem przechowywali żywność nasi pradziadkowie, prapradziadkowie i tak dalej, i tak dalej. Czyli w ziemiance musimy trzymać zapas żywności. Po pierwsze, ten zapas tej żywności szybko psującej się, czyli tych wszystkich świeżych warzyw, jakichś serów, owoców, wino może nie jest zapasem żywności, ale niech będzie, czy miód pitny. No, miód pitny prędzej, bo tam jakieś kalorie przez to, że ma miód, zawiera.
Więc ten zapas żywności w ziemiance jest takim kluczem do wszystkich, do rozwiązania większości problemów w trudnych czasach, bo o ile w mieście czy pod miastem łatwo jest, relatywnie łatwo jest wykorzystać, zdobyć wodę, tak? Choćby nawet zbierając deszczówkę, czy idąc do jakiegoś strumienia, oczywiście filtrującym i tak dalej, łatwo jest zdobyć wodę, o tyle niekoniecznie łatwo jest zdobyć żywność. Jak ktoś mieszka na wsi, a akurat jest pora zbiorów, to tak. Jak ktoś mieszka w na wsi, jest przednówek, czyli przedwiośnie i właśnie spod śniegu zaczynają wychodzić pierwsze rachityczne trawki, no to troszkę trudniej jest wykorzystać żywność, zdobyć żywność z takiego źródła. Jeśli ktoś liczy na to, że uda mu się zdobyć żywność w lesie, w środku zimy, to może się niestety w trudnej sytuacji bardzo zdziwić. Okej. Ten zapas żywności, jak gdyby powinien się pojawić, powinien być częścią całego takiego systemu tworzenia zapasów żywności. I my o tym powiemy więcej w osobnym webinarze, będzie cały webinar na temat tylko i wyłącznie tego, jak urządzić zapas żywności w ziemiance, ale tak w dużym skrócie. Powinno to wyglądać w ten sposób, że zapas żywności w ziemiance jest częścią całego naszego zapasu żywności, jest częścią całego systemu zdobywania i zaopatrywania rodziny w żywność. No, ten system w typowej polskiej rodzinie polega na tym, że ktoś idzie do sklepu, kupuje słoik majonezu i go zjada. Jeśli ktoś potrzebuje kupić herbatę, to kupuje sobie 100 torebek herbaty w kartonowym pakowaniu i też ją ma. Natomiast tak wygląda w typowej polskiej rodzinie w momencie, kiedy jest zaopatrzenie w żywność w sklepach. Jeśli go nie będzie, no to wtedy to się robi troszkę trudniejsze. I właśnie na tę sytuację, kiedy tego zapasu żywności, kiedy tej żywności w sklepach nie będzie, sięgamy do zapasu żywności w domu czy w ziemiance. Dlaczego i jak? Co ja mam przez to na myśli? Schemat powinien wyglądać w ten sposób. Idę do sklepu, czy na targ, czy do zaprzyjaźnionego rolnika, czy do własnego ogrodu wykopać te 50 kg ziemniaków. Następnie żywność umieszczam w ziemiance. Następnie za czas jakiś, zbliżając się do końca terminu przydatności do spożycia, idę do tej ziemianki po tę żywność i przynoszę ją do domu. I następnie ją zjadam. I to powinno funkcjonować dokładnie w ten sam sposób, jak normalny zapas żywności poza ziemianką. Też powinno być tak, kupuję makaron, pakuję go do piwnicy, czy tam do szafki, w głąb szafki do zapasu. Kiedy mam ochotę na makaron, akurat mi się skończył ten, który jadłem ostatnio, to wyciągam go z zapasu i zjadam. I kupuję następny. Czyli ta ziemianka powinien być zapas żywności w ziemiance, później zapas żywności w domu, później taki podręczna żywność, z której korzystamy na co dzień do robienia codziennych posiłków. Chodzi o to, żeby na żadnym z tych etapów po prostu nie marnować tej żywności. No ta żywność musi być przez nas wykorzystywana w okresie jej trwałości, bo inaczej ten zapas żywności robi się dużo, dużo droższy. A tak jak wspomniałem, to nie chodzi o to, żebyśmy my przygotowali się na trudne czasy, kupując coś, z czego nigdy nie skorzystamy. Ten zapas żywności ma być częścią naszych codziennych posiłków. My to mówiliśmy wiele razy i powtórzymy raz jeszcze. Robi się to z kilku względów. Po pierwsze po to, żeby było tanio, bo że jak żywność kupię dziś, a zjem ją za 3 lata, to koszt tego, że miałem ją przez te 3 lata w zapasie jest zerowy. Po drugie, jem to, co lubię, jem to, co toleruje mój organizm. Nie mam potem problemu, że w razie wojny to ja jeszcze muszę się borykać ze sraczką. Po trzecie, dzięki temu, że jem to, co mam w zapasie, to mogę to, co mam w zapasie wymienić. Mogę też korzystać z jakichś okazji cenowych, jak wiem, ile kosztuje słoik majonezu, bo kupuję go regularnie i kupię go też do zapasu i akurat będzie, kupuję go też do zapasu i akurat będzie jakaś wyprzedaż, czy i będzie akurat, dajmy na to, dużo tańszy ten majonez, tak, nie wiem, o 20% niż zwykle bywa, no to kupuję 5 słoików i trzymam go w zapasie, tak, szybko zwiększam swój zapas. To jest jakby taki powód, dla którego tak naprawdę budujemy ziemiankę, żeby mieć w niej zapas żywności. I ten zapas żywności posłuży nam w trudnych czasach, ale też posłuży nam, kiedy będziemy musieli się w tej ziemiance zamknąć. Jeśli będzie jakaś sytuacja, że w ziemiance nie musimy się schować,
to i tak będziemy z niej pośrednio korzystać, z tego zapasu żywności. Po drugie, w ziemiance powinien być zapas wody. Ten zapas wody jest nam potrzebny do tego celu, żebyśmy mogli przeżyć w tej ziemiance przynajmniej kilka tygodni, przemieszkać w tej ziemiance kilka tygodni. Dlaczego kilka tygodni? Bo jeśli chodzi o skutki użycia broni jądrowej, to wtedy największe promieniowanie jest tak naprawdę na przestrzeni kilku dni po użyciu broni jądrowej, bo powstające substancje radioaktywne rozpadają się na tyle szybko, że intensywność promieniowania spada bardzo gwałtownie i już po kilku, kilkunastu dniach jest dużo mniejsza i po kilku tygodniach można z takiego schronu bezpiecznie wychodzić, może nie wyjść na stałe, bo to promieniowanie jeszcze jest dość duże, ale już wychodzić na kilka godzin, wracać tylko na noc do ziemianki i tak dalej. Więc ten zapas wody musi być na przynajmniej kilka tygodni, żeby móc w tej ziemiance przeczekać. Zapas żywności powinien być na dłuższy okres, bo my nie przygotowujemy go w ziemiance po to, żeby użyć w momencie, kiedy się w ziemiance musimy zamknąć, tylko po to, żeby go używać cały czas. Po prostu w ziemiance trzymamy tyle żywności, ile jesteśmy w stanie przejeść, ile jesteśmy w stanie kupić i ile mamy potrzeb. No bo jeśli ktoś ma ten sad z owocami i zaopatruje całą swoją rodzinę w warzywa czy w śliwki, tak jak ja z mojej działki, no to wtedy przechowanie ich przez kilka miesięcy powoduje, że ja za kilka miesięcy mogę zawieźć moim rodzicom czy dziadkom karton albo skrzynkę owoców, tak? Prawie świeżych, na pewno wyższej jakości niż to, co mam w pobliskim markecie. W ziemiance powinno być źródło energii, które wykorzystamy w momencie, kiedy będziemy się w tej ziemiance musieli schować. Ale nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, żeby to źródło energii w ziemiance, czy będą to baterie słoneczne, czy będzie to jakiś agregat prądotwórczy z zapasem paliwa, czy będzie to, dajmy na to, taki rower przerobiony na prądnicę, to w każdym z tych przypadków możemy to źródło energii wykorzystywać także, kiedy będziemy poza tą ziemianką. Chodzi o to, że znów, może być sytuacja, że zmuszeni jesteśmy mieszkać w tej ziemiance, bo jest promieniowanie, bo jest apokalipsa zombie, bo jest wichura, bo jest wojna, po prostu siedzimy w tej ziemiance i niczym się nie martwimy. Ale może być sytuacja, kiedy tylko zabraknie nam prądu. Tylko. I wtedy jak mam ziemiankę kilkanaście metrów od domu, to ja sobie podciągnę w najgorszym wypadku przedłużacz, podłączę go sobie do tej baterii akumulatorów, którą mam w ziemiance, do tej przetwornicy i zasilę lodówkę, pompę centralnego ogrzewania, może hydrofor, jeśli to jest większej mocy przetwornica i tym sposobem będę mógł jakby zasilić dom z tego źródła energii, które mam w ziemiance. Ziemianka oczywiście też jest schronieniem dla mnie pod tym kątem, że właśnie przed tą wichurą czy przed tą apokalipsą zombie mogę się schować, ale jakby na przykład mój dom został fizycznie zniszczony przez tę wichurę, no to byłbym zmuszony do mieszkania w tej ziemiance być może przez dłuższy czas. To znaczy, zmuszony to może złe słowo, bo można sobie wyobrazić sytuację, że w razie zniszczenia domu przez wichurę, to ja przeprowadzam się do znajomych, przeprowadzam się do hotelu, i stamtąd nadzoruję odbudowę domu na przykład, tak? Ale łatwiej jest nadzorować ekipę budowlaną, mieszkając w miejscu, gdzie budowa trwa, więc łatwiej będzie mi nadzorować odbudowę domu, czy nawet odbudowywać go własnoręcznie popołudniami, kiedy będę tam mieszkać. Jeśli nie będę mógł mieszkać w tym czasie w tym domu, to będę mógł mieszkać w tym czasie w ziemiance, czyli ona znów przyda się, te prycze, które tam są, ta toaleta, która tam będzie, ten zapas, to, czy źródło wody, czy jakaś tam umywalnia, którą w tej ziemiance zorganizujemy, przyda się także w sytuacji, kiedy nie będę zmuszony się w niej przed niczym ukrywać. I jakby pod tym kątem, to już wspomniałem o tym, a mam to tutaj wyodrębnione na kartce pod osobnym punktem, że ziemianka jest punktem wyjścia do odbudowy świata po apokalipsie. Albo świata po apokalipsie w skali rodziny. No, w skali rodziny zniszczenie domu przez wichurę, domu, w którym mieszkały cztery pokolenia, w którym mieszkali moi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i ja, z którym wiążą się jakieś miłe wspomnienia, to jest to emocjonalna katastrofa i jest to duża zmiana w życiu pojedynczego człowieka, tak?
w skali kraju, w skali miejscowości, to nikt tego nawet nie zauważy tak naprawdę. To jest pojedyncza tragedia, której nikt nie zauważy, ale dla rodziny jest to duży problem. I ta ziemianka może pomóc w odbudowie, bo ja o tym nie wspomniałem, a chyba jest dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Też nie mam tego zanotowanego osobno. Oprócz tego, że będziemy mieli w tej ziemiance zapas żywności, wody, źródło energii, może jakiś zapas paliwa do tego agregatu, możemy tam trzymać na przykład lekarstwa, możemy i powinniśmy tam trzymać jakieś kserokopie ważnych rodzinnych dokumentów, taki pakiet dokumentacji, akty własności nieruchomości, potwierdzenia zawarcia ubezpieczeń, jakieś tam na życie, ale też majątkowych, na ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenia samochodu, akty stanu cywilnego, akty urodzenia, akty zgonu i tak dalej. Jeśli utracimy wszystkie te dokumenty leżące w domu, bo dom nam spłonie, no to oczywiście możemy sobie te dokumenty stopniowo generować na nowo, tak? Można sobie wziąć odpis skrócony aktu jakiegoś tam stanu cywilnego, ale po co, skoro mamy jego kserokopię, którą mamy właśnie w ziemiance, tak? Dobra. Teraz tak. Pytanie tutaj mam. Aha, słuchajcie. W ramach zbiórki pisaliśmy, że jakby zorganizujemy 4 webinary, w których można uczestniczyć zupełnie bezpłatnie, natomiast możliwość zadawania pytań na żywo na tych webinarach dostępna jest dla osób, które wsparły naszą zbiórkę. I jeśli wsparliście tam naszą zbiórkę, to powinniście dostać odnośnik do miejsca, w którym można zadawać pytania, żebym ja na te pytania odpowiadał. Jeśli pozwoli na to czas, to spróbuję również odpowiedzieć przynajmniej na część tych pytań z czatu, także śmiało wpisujcie tam zagadnienia, o których chcielibyście usłyszeć, bo jeśli nawet nie dziś, to i tak w jakiejś tam przyszłości, czy w kolejnym webinarze spróbuję o tym coś opowiedzieć, jeśli będzie taka możliwość. Jeśli się to uda, to być może będzie to możliwe także dziś. Natomiast na pewno osoby, które zadają pytania w tym specjalnym, ukrytym miejscu dla osób wspierających naszą zbiórkę, na te pytania na pewno będę odpowiadał. Dobra. Gdzie zbudować tę ziemiankę? Jest to istotne z punktu przygotowań na trudne czasy, bo w zasadzie w każdej sytuacji, która może nas spotkać, możemy sprowadzić nasze działania do dwóch schematycznych scenariuszy. Scenariusz pierwszy, korzystam z tego, co mam w domu i siedzę w domu. Scenariusz drugi, uciekam. Jeśli mój dom spłonie, no to siłą rzeczy muszę się gdzieś wynieść. Jeśli mój dom jest w strefie działań wojennych i na dzielnicę spada ostrzał artyleryjski, to ja muszę stamtąd uciekać. Jeśli mieszkam w mieście, gdzie przez kilka tygodni nie ma wody i warunki higieniczne są trudne, to ja może nie muszę uciekać. Może nie jest to niezbędne, tak? No, nie umrę, myjąc się w wodzie przyniesionej wiadrem do domu na 4. piętro, ale będzie to na pewno trudniejsze i wtedy korzystne jest dla mnie, żebym uciekał. Także każdy scenariusz praktycznie można do tego sprowadzić. I my bardzo dużo mówiliśmy na naszym blogu i mówić jeszcze będziemy w przyszłości o właśnie ewakuacji z tego miejsca, w którym się znajdujemy na co dzień, do jakiegoś z góry przygotowanego celu ewakuacji. A wspominam o tym właśnie z tego względu, że dla dużej części z nas to właśnie ten cel ewakuacji jest miejscem, w którym ta ziemianka powinna się znaleźć, bo no, ja mieszkam w bloku. Duża część z was, widzę to po komentarzach i po wiadomościach, które do nas przysyłacie, też mieszka w bloku, może nie w bloku, a w domu w mieście i na jakiejś małej działce i wyliczycie się właśnie z koniecznością wyniesienia się z tego domu, z bloku, z miasta. W zależności od tego, co się będzie działo na świecie, miasto może być albo bardziej bezpiecznym miejscem, żeby w nim mieszkać, albo bardziej niebezpiecznym. W zależności od tego, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia, no to należałoby to miasto opuścić albo w nim dalej pozostać. Moment.
Dobra. Dobra. Ziemiankę być może część z nas będzie musiała zbudować u celu swojej ewakuacji. Zazdroszczę bardzo tym ludziom, którzy mieszkają w domu jednorodzinnym na działce na tyle dużej, że mogą sobie tę ziemiankę zbudować, bo to jest bardzo istotne z tego względu, że wtedy łatwiej jest wykorzystać tę ziemiankę jako element naszej procedury zdobywania żywności. No bo ja moją ziemiankę, jeśli bym budował, no i tę, którą mam nadzieję uda się zbudować w ramach tego projektu, zbuduję fizycznie na mojej działce, która jest celem ewakuacji. Ta działka jest kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu. No i robiąc zakupy, będę zawozić żywność tam, a potem będę musiał ją stamtąd przywieźć. I bardzo zazdroszczę ludziom, którzy mają możliwość zbudowania sobie takiej ziemianki u siebie przy domu, bo dla nich zaniesienie tej żywności do tej ziemianki jest dużo łatwiejsze, plus można sobie zrobić, tak jak tutaj piszecie o tym, jakiś ukryty korytarz między piwnicą w domu a ziemianką, żeby w razie potrzeby móc bez wychodzenia z domu uciec. To się przyda, to jest wcale nie głupie, to się przyda oczywiście w ramach choćby tej, w sytuacji choćby tej wichury, której nie przewidzieliście, o której nie wiedzieliście, że będzie, i żeby nie ryzykować dodatkowo, nie wychodzić na świeże powietrze, gdzie można dostać konarem w głowę, lepiej jest się schować, przejść przez piwnicę, idąc właśnie do tej ziemianki. Czyli ci z was, którzy mają możliwość zbudowania ziemianki sobie w domu, powinni w mojej ocenie to zrobić. To też jakby pojawia się, czy uwidacznia się korzyść, którą powoduje ta ziemianka, którą daje ta ziemianka w stosunku na przykład do piwnicy. Bo część domów budowanych w przeszłości miało piwnicę. Domy budowane dziś piwnice mają rzadziej, dlatego że piwnica jest dość kosztowna w porównaniu do całej skali kosztu budowy domu. I dlatego ludzie budujący dziś piwnice, domy często z piwnic rezygnują. I technicznie wykonalne, ale bardzo, bardzo kosztowne jest dobudowanie ziemianki, czyli dobudowanie piwnicy do istniejącego obiektu. Jest to technicznie możliwe, ale bardzo kosztowne. Natomiast zbudowanie ziemianki jest banalnie łatwe, no bo tylko trzeba wykopać dziurę w ziemi, coś tam postawić, zasypać i już, tak? Nie ma potrzeby rzeźbienia z tym, żeby dom się nam jakoś nie zawalił w czasie, kiedy prowadzimy te wykopy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym wspominam? Jeśli ktoś już ma dziś dom, raczej nie dobuduje do niego piwnicy pod domem. Jeśli ktoś ma dziś dom, może łatwo zbudować sobie ziemiankę. Jeśli ktoś dziś poczuje potrzebę posiadania podziemnego pomieszczenia służącego mu do przetrwania trudnych czasów, no to dziś rozwiązaniem tego problemu jest ziemianka, a nie piwnica, która jest pod domem. I dlatego właśnie fajnie byłoby mieć, to jest takie moje marzenie od wielu, wielu lat, mieć dom jednorodzinny, działkę na jakiejś skarpie, najlepiej na południowym zboczu jakiegoś wzgórza albo w jakiejś dolinie, ale na południowym zboczu, żeby było dużo słońca, i w to zbocze wbudować właśnie ziemiankę, wejście do ziemianki. A to, o czym chciałem powiedzieć, to, moi drodzy, w ramach tej zbiórki powstają cztery projekty tej ziemianki, cztery warianty, jak gdyby, projekt w czterech wariantach. Ziemianka z wejściem od góry, ziemianka z wejściem z przodu. Ta z wejściem od góry nada się na idealnie płaskie działki, czyli na z grubsza płaskie działki. Ziemianka z wejściem od przodu przyda się właśnie na działki, gdzie jest jakaś skarpa, ale także przyda się na te działki, gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych i jest ryzyko, że ta ziemianka będzie zalewana. Wtedy budujemy ją, wkopując ją bardzo płytko, a po prostu zasypujemy ją w dużej części ziemią. To są dwa warianty. Będziemy mieli wariant mniejszy i większy, więc w sumie robią się cztery, tak? Dwa mniejsze, dwa większe. Jak to wygląda, to sobie możecie zobaczyć na stronie zbiórki, do której odnośnik jest, przypominam, w opisie pod filmem. Czyli jeśli ktoś ma możliwość, powinien zbudować sobie ziemiankę przy domu, bo to jest lepsze rozwiązanie,
znów, jeśli będzie ta wichura, no to ja mogę zapakować swoją rodzinę do samochodu, przejechać te kilkadziesiąt kilometrów do tej ziemianki i się tam schować. Mogę, ale nie jest to łatwe. Ci, którzy nie mają możliwości zbudować ziemianki przy domu, to rzeczywiście muszą zbudować ją gdzieś dalej. Teraz jeszcze odniosę się do filmu Adolfa Kudlińskiego, który jest, jak to pisze na swoim kanale, pierwszym polskim prepersem. I pan Adolf Kudliński bardzo dużo opowiada właśnie na temat przygotowań na trudne czasy. Między innymi wspominał o ziemiankach, o tym, żeby budować je na ogródkach działkowych w miastach. To znaczy, żeby pozyskać działkę w kompleksie ogródków działkowych w mieście i tam sobie tę ziemiankę właśnie zbudować. Przyznam szczerze, że nie wiem, na ile to jest wykonalne. Zupełnie nie wiem, na ile jest to realne, żeby, to znaczy technicznie realne, znów to prawie na pewno jest, to nie jest filozofia sobie taką ziemiankę zbudować tam, tak, czy nawet wykop. Natomiast nie jest to, może to nie być możliwe ze względu na różne przepisy, na regulamin tych działek, tych ogródków działkowych i tak dalej. Skoro mówimy o tym, żeby tę ziemiankę budować u celu ewakuacji, to jakby istotnym elementem planu przygotowań naszych na trudne czasy jest, jak do tego celu dotrzeć. I ci z Was, którzy są z nami od dawna, z pewnością pamiętają, jak ja skompromitowałem się, idąc do siebie na działkę pieszo. Moje założenie było, że ja zapakuję mój zestaw ucieczkowy, zestaw 72-godzinny na plecy i sobie z nim pójdę do siebie na działkę, do swojego celu ewakuacji. Miałem tam kilkadziesiąt kilometrów, już nie pamiętam dokładnie, bo mieszkałem wtedy w innym miejscu Warszawy niż teraz. I podzieliliśmy tę wycieczkę na 3 dni. Pierwszego dnia pokonaliśmy 22 czy 20 kilometrów. Ja drugiego dnia nie byłem w stanie za bardzo chodzić, bo po prostu bolały mnie wszystkie stawy. To było bardzo śmieszne i do dziś mi to jest wypominane, że jestem ofermą, nie potrafię przejść kilkudziesięciu kilometrów z plecakiem na plecach, ale jest to istotne wiedzieć o tym. Istotne jest, żeby ktoś taki jak ja o tym wiedział, żeby ktoś taki jak ja miał świadomość. Panie Krzysiu, no niestety nie masz pan tej witalności, młodości i nie uprawiasz żadnych sportów i no nie dotrzesz w razie czego do tej ziemianki, nie dojdziesz z plecakiem. I albo zmienisz filozofię i będziesz rozpatrywać wyłącznie wariant, że dotrzesz tam samochodem, albo zaczniesz kombinować, nie wiem, nad dojechaniem tam rowerem, co też wcale nie jest głupie, albo będziesz ćwiczyć, pracować nad sobą, żeby móc do tej ziemianki dotrzeć pieszo. I może trzeba zmienić filozofię, czyli tak jak akurat zrobiłem ja, a to będzie kiedy indziej, bo o zestawach ucieczkowych jeszcze powiem, ja uznałem, że skoro przygotowuję cel ewakuacji, żeby tam przetrwać jak najdłużej, to nie muszę nieść ze sobą wszystkiego. Muszę nieść ze sobą jedynie rzeczy mi niezbędne, te absolutnie niezbędne rzeczy. I tym sposobem z plecaka, który waży 18 kilo, udało mi się dojść chyba tam do 10 czy niecałych 10 kilo, a iść maszerować kilkadziesiąt kilometrów z 20-kilowym plecakiem jest dużo trudniej niż z 10-kilowym plecakiem. No, na taki marsz to mogę sobie pozwolić ja sam, tak? Jeśli ktoś z Was ma rodzinę, ma dzieci, ma podeszłych wiekiem rodziców, dziadków, których chciałby ewakuować, no to niestety raczej należałoby brać pod uwagę ucieczkę samochodem. I wtedy znów trzeba się zastanowić nad tym, jak to zorganizować, żeby ta ucieczka samochodem była bezpieczna. Niektórzy z prepersów na Zachodzie mówią o takiej złotej godzinie, to znaczy o momencie, w którym większość ludzi wie już, że z miasta by wypadało uciekać, bo takie informacje na to wskazujące są już dostępne, a momentem, kiedy ludzie fizycznie podejmą decyzję i zaczną uciekać. Mniej więcej godzina, czy tam pół godziny. I w tym momencie trzeba uciekać. Ktoś, kto jest przygotowany na ewentualność ewakuacji, ma ten zestaw ucieczkowy, nie musi go pakować, nie musi zbierać rzeczy z domu, nie musi zbierać i szukać tych swoich kosztowności, tych złotych monet, które przecież trzeba zabrać. Ma naszykowane
nie wiem, karabin ma w szafie załadowany, bo przecież można mieć w szafie na broń, zgodnie z polskimi przepisami, karabin załadowany, gotowy do strzału, tylko trzeba go wyciągnąć i użyć. Będąc przygotowanym na konieczność ewakuacji, mogę się łatwiej ewakuować niż inni. Dzięki temu mogę wykorzystać tę złotą godzinę. No słuchajcie, no, jeśli ktoś liczy na to, że będzie w stanie uciec, kiedy wszyscy będą uciekać, prawie na pewno mu się to nie uda. Jest to bardzo łatwo sprawdzić. Wyobraźcie sobie, czy sprawdźcie, zobaczcie, jak wyglądają wylotówki z waszego miasta przed długim weekendem, po południu. W czwartek 30 kwietnia, jak wyglądały? Jak będą wyglądać w środę przed Bożym Ciałem? Kiedy ludzie będą brać urlopy i wyjeżdżać. Będą zakorkowane. Jest takie fajne ujęcie, czy taki to plakat chyba jest z filmu, z serialu The Walking Dead, jak sobie główny bohater, którego imienia sobie w tej chwili za chwilę nie mogę przypomnieć, a widziałem wszystkie odcinki, bardzo lubię ten serial. Jedzie konno, wjeżdża konno do miasta, tam chyba 3 czy 4 pasmową jakąś taką trasą, a w drugą stronę jest 3 czy 4 pasmowy korek opuszczonych, zniszczonych samochodów. Tak to może wyglądać, więc jeśli ktoś planuje ucieczkę samochodem, to musi mieć po pierwsze sprawny samochód, ale o tym chyba nie trzeba wspominać, tak? Że samochód musi być sprawny, zatankowany, gotowy do drogi, że musi być przygotowany do tej ewakuacji mentalnie, to znaczy musi nie bać się tej ewakuacji, mieć świadomość, że to może być jego jedyna szansa na przeżycie tak naprawdę, czy przeżycie, czy przetrwanie w komforcie, czy przeżycie w zdrowiu. I musi zrobić to od razu, zanim zaczną się ewakuować wszyscy. Dobra. Teraz tak, jeśli ktoś z was będzie budować ziemiankę, Rick, tak, tutaj ktoś zwrócił uwagę, że ten bohater nazywał się Rick, miał na imię Rick, dzięki. Kurczę, co to ludzie mają z pamięcią w wieku 30 paru lat, tak jak ja. Dobrze. Aha, jeśli będziecie budować tę ziemiankę przy domu, to jest też, to znaczy w dalszym ciągu powinniście mieć gdzieś cel ewakuacji. No i tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby ktoś budował zaraz drugą ziemiankę gdzieś daleko, tylko tam, gdzie sobie będzie teraz jeszcze, bo się strasznie zamotałem. Nie chodzi o to, żeby ktoś budował drugą ziemiankę w miejscu, do którego będzie uciekał, tak, czy jakieś tam działce 50 km dalej, bo nie zawsze ta sytuacja, która zmusi nas do opuszczenia miejsca, w którym mieszkamy, wymaga użycia ziemianki. Dlaczego możemy być zmuszeni do ucieczki? Jeśli będziemy mieli na przykład taką sytuację, że jest powódź, która zagraża naszemu domowi, no to w sumie też naszej ziemiance, to przejedziemy sobie kilkadziesiąt kilometrów dalej gdzieś, gdzie tej powodzi nie będzie. I co? Czy potrzebna jest tam ziemianka w tamtym momencie? Chyba nie. Jeśli do ewakuacji zmusza nas na przykład wyciek chloru z jakiejś cysterny, która się rozbiła na skrzyżowaniu niedaleko, to czy to od razu wymaga od nas schowania się w tej ziemiance? No wręcz przeciwnie. Więc nie zawsze konieczność ewakuacji powoduje konieczność użycia ziemianki czy z takiego przydomowego schronu. A jeśli nawet... No, nie chodzi oczywiście o to, żeby budować drugą ziemiankę, natomiast jest taka książka, o której mówiliśmy na naszym blogu, pisaliśmy na naszym blogu i chyba wspominaliśmy na jednym z poprzednich hangoutów o ziemiankach, pod tytułem Nuclear War Survival Skills. To jest taka książka, która pokazuje, jak, między innymi pokazuje, jak zbudować taki awaryjny schron właśnie, zaimprowizowany schron, który ma kształt tak naprawdę wykopu, takiego rowu odpowiednio głębokiego, na którym, który się przykrywa jakimiś tam belkami czy jakimiś deskami grubymi. Na to się kładzie jakąś folię i przysypuje się ziemią. I okazuje się, że taki zaimprowizowany schron chroni w dużej części przed promieniowaniem,
chroni troszkę gorzej niż gdyby to był porządny taki schron z betonowym stropem. Chroni nieco gorzej niż ta ziemianka, którą chcemy Wam zaprojektować, ale całkiem nieźle. I jeśli będziecie zmuszeni do ucieczki z tego miejsca, w którym mieszkacie, w którym macie ziemiankę, to w tym celu ewakuacji dobrze byłoby sobie przygotować sprzęt potrzebny do wzniesienia takiego. Polecamy wszystkim osobom, które nie mają budżetu na ziemiankę, które nie mają miejsca, gdzie jej zbudować. Bo na przykład ta działka, na której oni się planują ukryć, jest, nie wiem, ma jakieś tam ograniczenia zabudowy i nie będą w stanie uzyskać pozwolenia na budowę ziemianki. To wtedy mówimy właśnie tak. Ściągnij sobie tę książkę, wydrukuj ją sobie, zobacz, co będzie Ci potrzebne do przetrwania tych kilku tygodni w takim zaimprowizowanym schronie i przygotuj się pod tym kątem, żeby w razie czego tam uciec i to wszystko tam zbudować. Więc to jest niezłe rozwiązanie, bo koszt zbudowania takiego schronu to jest tak naprawdę duży koszt wyrażony w własnej fizycznej pracy, to jest kilkadziesiąt godzin kopania łopatą, ale jest, jeśli zdarzy się sytuacja, że gdzieś tam ze wschodu czy z zachodu nadciągać będzie, gdzie ja mam zachód, tam mam zachód, z zachodu nadciągać będzie chmura radioaktywnego pyłu zużycia broni jądrowej na, nie wiem, w Łodzi, mieszkam w Warszawie, to wtedy ja się ewakuuję, zdążę się ewakuować przed jej nadejściem prawdopodobnie i zdążę zbudować tę ziemiankę przed jej nadejściem prawdopodobnie. Ten zaimprowizowany schron, taki wykop, tak, przed nadejściem tej chmury. I to w wielu przypadkach może być zupełnie wystarczające, by się przed skutkami tego promieniowania zabezpieczyć. Dobra, tutaj jedna z osób wspierających zbiórkę zadała takie pytanie. Można poruszyć kwestię bezpieczeństwa ziemianki przed innymi osobami, które wiedzą, że mamy zapas żywności i chcą się tam dostać. Nie chodzi o jakiś wyjątkowy okres, ale o normalne czasy, w których jakiś ogródkowy złodziej ma całą noc kombinowanie, jak się do niej dostać. Czy projekt zawierać będzie jakieś pancerne drzwi? O drzwiach pancernych, zarówno w ujęciu takim potocznym, czyli opancerzonych, żeby wytrzymały wybuch czy strzał z karabinu, nie myśleliśmy, dlatego że są to duże koszty. W książce, która będzie powstawać w ramach tego projektu, książce pokazującej teoretyczne aspekty budowy tych ziemianek, schronów, ich wykorzystania, ich wyposażenia, o takich drzwiach wspomnimy. W projekcie przewidzimy solidne, ale zwykłe drzwi, natomiast w książce też pokażemy, w jaki sposób te drzwi można byłoby wzmocnić. Nie wiem, czy wy kojarzycie, w tym filmie inaugurującym zbiórkę pokazaliśmy taki urywek z jakiegoś materiału szkoleniowego. Ja nie pamiętam, w jakich okolicznościach ten film powstał. On miał tytuł W pogodny dzień, zdaje się. I tam było pokazane, jak rodzina się zamyka w ziemiance właśnie po to, żeby się chronić przed promieniowaniem, przed opadem radioaktywnym, a głowa rodziny, mężczyzna, układa worki z cementem czy z piaskiem przed drzwiami, żeby ochronić tę ziemiankę przed dodatkowo wnikaniem promieniowania przez drzwi. To wprawdzie nie jest rozwiązanie na problem włamania do tej ziemianki, ale przed promieniowaniem czy przed wybuchem troszkę pomaga ochronić. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie ziemianki przed kimś, kto będzie chciał coś tam ukraść, to jest temat bardzo, bardzo szeroki, dlatego że w ogóle wszystko, co przygotowujemy na trudne czasy, trzeba zabezpieczyć. To chyba nawet ktoś dziś zwrócił uwagę na to, że w razie czego, gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że nie będzie żywności, czy że będzie wojna i tak dalej, i tak dalej. Gdyby się zdarzyła taka sytuacja, to ludzie, którzy mają coś więcej, mogą stać się ofiarami kradzieży, napadów, bo ludzie po prostu będą potrzebowali zdobyć to, czego nie mogą kupić w sklepie. Niestety tak będzie. I to widać, słuchajcie, jak się ogląda filmy z promocji karpia, czy plastikowych klapek w marketach, czy w dyskontach spożywczych. Bo widać, do czego skłania ludzi promocja, że karp staje się o 5 zł na kilogramie tańszy, czy 10 zł na kilogramie tańszy. Skłania ich do biegania po sklepie, do rozrzucania towaru, do rozpychania się, do popychania, do wyrywania innym ludziom z rąk tego, co oni właśnie sobie do wyciągania koszyka, do kradzieży całych koszyków pełnych tego, co chcemy kupić w przecenie.
To teraz wyobraźcie sobie, co będzie w sytuacji, kiedy tej żywności fizycznie nie będzie. Kiedy fizycznie przyjedzie ciężarówka czy konwój pomocy humanitarnej, ludzie się ustawią w kolejce, każdy dostanie paczkę ryżu i co będzie się działo za winklem, gdzie już żołnierze nie będą widzieć? Za winklem silniejsi, bandyci, jednym słowem, będą kraść i rabować tę żywność od słabszych. No i to jest temat trudny w tym ujęciu, że ja też jakby pokazując siebie na tym kanale, daję jasno wszystkim do zrozumienia, że ja się przygotowuję jakoś na te trudne czasy, tak? Ktoś może sobie pomyśleć, że w razie czego przyjdzie do mnie, ja mu na pewno coś dam. To oczywiście nie będzie możliwe, bo nie jestem w stanie fizycznie przygotować siebie na trudne czasy tak, żeby móc pomóc wszystkim potrzebującym. Obawiam się, że nawet dużej części, nawet znikomej części potrzebujących, których będzie masa, nie będę w stanie pomóc. Ale ja też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja raczej mówię o tym, co na trudne czasy przygotowuję, natomiast nie pokazuję tego. To znaczy nie mówię o tym i nie pokazuję, ile mam żywności w domu, tylko raczej mówię o takich ogólnych aspektach związanych z przygotowaniem żywności, zapasu żywności na zapas. Bo to jest jakby taka podstawowa filozofia, to znaczy no nie pokazywać, nie mówić o tym, co się przygotowuje na trudne czasy. Jeśli ktoś buduje ziemiankę, no to trudno jest ją ukryć. Nie nazwiemy tego, zwłaszcza w takim projekcie, jaki my pokazujemy, tak? Nie nazwiemy tego, że to jest ziemianka, że to jest szambo, czy podziemny zbiornik, to jest szczówka. To jest po prostu ziemianka, w której będziemy trzymać żywność. I tak należy to nazywać. Należy powiedzieć, że to jest ziemianka, w której będziemy trzymać kartofle. Ziemianka, w której będziemy trzymać marchewkę. I nie wiem, jabłka. Nie mówić o tym, że będzie to ziemianka, w której będziemy trzymać broń, bo też można trzymać w ziemiance broń. Jeśli ktoś ma pozwolenie na broń, to może ją trzymać w ziemiance. Nic nie stoi na przeszkodzie. Znaczy, no, konieczność spełnienia jakichś innych obowiązków, tak? I kupienia szafy na przykład na broń, ale można tę szafę na broń trzymać w ziemiance. Wiadomo jest, że nie powiemy nikomu, że mamy w tej ziemiance szafę z bronią, bo przecież to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, że tutaj są akumulatory, w razie czego można sobie czerpać prąd. Nie będziemy mówić, że tam trzymamy agregat prądotwórczy i zapas paliwa. Po prostu należy o tym nie mówić. Drugim elementem, czy filarem zapewnienia bezpieczeństwa tej ziemiance i tym naszym przygotowaniom jest no, takie fizyczne zabezpieczenie jej, czyli sprawienie, żeby te drzwi były trudniejsze do sforsowania, że jeśli już ktoś się tam włamie, to żeby na wierzchu widział, że tam są tylko te ziemniaki. Że jeśli coś tam ma być więcej, to ma być ukryte. To się musi znajdować gdzieś w takim miejscu, żeby dodatkowo było trudno się do tego dostać. To znaczy trudno w tym sensie, żeby trudno nie wiedząc, że to tam jest, żeby można było wygodnie z tego skorzystać, będąc zamkniętym w ziemiance przez trzy tygodnie, ale żeby ktoś, kto tam tylko wejdzie, kto w tej ziemiance nigdy nie był, kto nie wie, gdzie coś mamy pochowane, nie mógł tego znaleźć tak łatwo. Przydadzą się oczywiście odpowiednie zamki. Jeśli ktoś ma pieniądze, to nawet i alarm, nawet alarm z powiadomieniem i z jakimś abonamentem w agencji ochrony. Może z abonamentem u sąsiada pod postacią kilku flaszek wódki, które się mu zostawia co miesiąc, żeby zerknął, co się dzieje na podwórku, żeby przepłoszył stamtąd pijaczków. I elitę lokalnej młodzieży, która może sobie tam popalać papierosy albo urządzać libacje, żeby się zainteresował, co tam się dzieje. Jakiś solidny zamek, być może jakiś ukryty zamek, który spowoduje, że nawet jeśli otworzymy kłódkę, to nie da się w jakiś łatwy sposób tam wejść. To może być jakiś zamek magnetyczny, tak, że przykładamy kawałek silnego magnesu w róg drzwi i tam nam się jakaś zapadka otwiera. Niby to wszystko jest otwarte, a jednak się szarpiemy z tymi drzwiami, tak jakby one były po prostu zatrzaśnięte. To też może takiego mniej wprawnego złodzieja
odstraszyć, bardziej zniechęcić. Przyda się może jakaś fotopułapka, czyli to są takie urządzenia, które robią zdjęcia dzikiej zwierzyny, jak wykrywają ruch, to wysyłają SMS do, czy MMS ze zdjęciem do właściciela, jakby alarmując go, że ktoś właśnie w tym momencie nam się do tej ziemianki włamuje. I trzeci element przygotowań to jest po prostu to, żeby tam często bywać. Znaczy chodzi o to, żeby w miejscu, gdzie jest ta ziemianka, bywać na tyle często, żeby ludzie wiedzieli, że my tam bywamy. I przyjeżdżać rano w sobotę, wieczorem w piątek, po południu w niedzielę na 2 godziny, wracając z urlopu na przykład. W środku tygodnia, nawet na 15 minut, ale chodzi o to, żeby nie było wiadomo, że to jest działka, którą rodzina lisów wykorzystuje wyłącznie w długie weekendy, bo w krótkie weekendy tam nie przyjeżdżają, że oni tam są tylko w weekendy dłuższe niż 3 dni i tylko wtedy przyjeżdżają zawsze w przeddzień długiego weekendu na wieczór, zostają tam do niedzieli, a w poniedziałek rano można tam pójść, splądrować i nic tam nie zostanie. Jak to fizycznie osiągnąć? To po pierwsze bywać tak, żebyśmy byli znani w tej lokalnej społeczności jako ci, którzy tam bywają. Optymalnie byłoby być znanym w tej lokalnej społeczności jako ci ludzie, którzy są jej częścią, to znaczy nie są to przyjezdni, którzy tam tylko sobie przyjeżdżają, którzy przyjeżdżają, wyjeżdżają, nawet nie powiedzą sąsiadowi dzień dobry, tylko raczej jako właśnie ktoś, kto jeśli jest potrzeba, pomoże, porozmawia z sąsiadem. Jakby to jeszcze nazwać ładnie? Uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Jeśli jest referendum z odwołaniem wójta, a my akurat możemy tam głosować, no to zagłosujmy. Jeśli są jakieś problemy, nie wiem, z załatwieniem czegoś gdzieś w jakimś urzędzie, może jesteśmy w stanie w tym pomóc, pomóżmy. Chodzi o to, żeby ludzie mieli świadomość, że my jesteśmy razem z nimi w tej samej drużynie. Na polskich wsiach jest z tym problem. Ludzie mieszkający na wsiach od pokoleń mają problem z ludźmi, którzy tam się dopiero przeprowadzili. Wynika to po części z ich jakiejś takiej niechęci dla tych nowych mieszkańców wsi, ale w dużej części wynika to z tego, że ci nowi mieszkańcy wsi to są bardzo często po prostu chamy i prostaki. No co tu dużo mówić? Jeśli ktoś przeprowadza się na wieś, w miejsce, gdzie jest obornik, gdzie są kury, gdzie są świnie, gdzie są psy i nagle zaczyna mu przeszkadzać, że jeden sąsiad hoduje kury i ma gdakanie i pianie koguta, że drugi sąsiad wywala obornik na pole i idzie się skarżyć gdzieś do inspekcji środowiska, że to jest zatruwanie powietrza, trzeciego z kolei podkabluje do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, bo pies ma za krótki łańcuch i brudną miskę na wodę, no to wiadomo, że tacy ludzie nigdy nie zasłużą na to, żeby być traktowani jako część społeczności, jako osoba, której się pomaga i jako osoba, która też, jako osoba, która pomaga innym i jako osoba, która zasługuje na tę pomoc ze strony rdzennych mieszkańców wsi. Tutaj takie pytanie techniczne, Maciej Kufera pyta, ile takie odcinki trwają? Myślę, że w ciągu najbliższych pół godziny, czyli do 21:30 się wyrobimy. Taki mam plan, żebyśmy skończyli nie później, jako w 9:30. Czyli podsumowując temat tego zabezpieczenia tej ziemianki przed kradzieżą, to po pierwsze, najlepiej nie mówić co to, jeśli tylko się da. Po drugie, nie pokazywać co tam jest. Nie mówić co tam jest. Mówić, że tam są kartofle, śliwki, zjadłe mleko. Po trzecie, bywać tam, gdzie ta ziemianka fizycznie się znajduje, żeby ludzie byli mniej chętni do włamywania się, żeby po prostu czuli, że tam jest jakieś ryzyko, że zawsze możesz przyjechać i ich przyłapać. Po czwarte, być częścią lokalnej społeczności, czyli po prostu osobą, której nikt praworządny nie chce okradać. Wiadomo, że zawsze znajdą się jakieś low-life'y, czy jacyś ludzie z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie będą się normami moralnymi ograniczać, po prostu będą kraść od kogo się tylko da. Ale jeśli będziemy znani jako osoba, która pomaga, to będziemy mniej skłonni, będziemy mniej ryzykować, że ktoś nas w razie czego okradnie. Kolejna rzecz to jest takie fizyczne zabezpieczenie tej ziemianki, zarówno pod względem zabezpieczenia wejścia, jak i
ukrycia tego, co w niej mamy cennego w środku. No i to tak w gruncie rzeczy chyba wszystko, jeśli chodzi o to zabezpieczenie ziemianki przed włamaniem, przed kradzieżą i tak dalej. Dobrze, o tym już wspomniałem. Aha, nie powiedziałem jednej rzeczy, bo tutaj wspominałem wcześniej, że ziemianka może być użyta jako punkt wyjścia do odbudowy cywilizacji. To tak ładnie brzmi, bo ktoś nas kiedyś pytał o to, o punkt wyjścia do odbudowy cywilizacji, czy zapas, jakie książki warto mieć, żeby sobie cywilizację móc odtworzyć, tak? Żeby odbudować system edukacji, jakiś tam przemysł, no to jest oczywiście bardzo trudne do zrobienia w skali jednej rodziny. Natomiast do odbudowy życia w skali jednej rodziny. Wspomniałem, że ziemianka, to co w niej mamy, może służyć pomocą w odbudowie tego, co nam zostało zniszczone. I to będzie w osobnym materiale, w osobnym webinarze, który będzie za kilka tygodni. A teraz tak, jeszcze takie ogłoszenie właśnie na temat tego, tych webinarów. Po pierwsze, miało być ich 4. W pierwszym, dzisiejszym, mówiłem o miejscu ziemianki w nowoczesnym survivalu. Za 2 tygodnie, 31 maja, w niedzielę o godzinie 20, widzimy się i rozmawiamy o zapasie żywności na trudne czasy w ziemiance, gdzie tak dużo szerzej powiem o tym, jak wykorzystywać ziemiankę jako część tego naszego zapasu żywności, część procedury tworzenia i wykorzystywania tych zapasów żywności, powiem z większą ilością konkretów o tym, co przechowywać w tej ziemiance, w jakich warunkach przechowywać owoce i warzywa. Tutaj gdzieś taka książka się do mnie uśmiecha z półki, gdzie to jest napisane. 14 czerwca, czyli kolejne 2 tygodnie później, czyli za 4 tygodnie, opowiemy o tym, jak wyposażyć i skonstruować tę ziemiankę, aby można było ją użyć jako schron, żeby chroniła przed promieniowaniem, przed wiatrem, przed deszczem, przed zimnem, w jaki sposób ją wyposażyć, by można ją było właśnie użyć jako schronu. 14 czerwca też o 20 i 21 czerwca w ostatnią niedzielę w czasie trwania naszej zbiórki powiemy o tym, co będzie po wyjściu z ziemianki, czyli jak się urządzić, jak wrócić do normalnego życia, gdy kryzys już minie. Niezależnie od tego, czy chodzi o wojnę, apokalipsę zombie, atak z użyciem broni jądrowej, czy wichurę. Powiemy jakby od czego zacząć usuwanie skutków takiego zdarzenia, powiemy jak się na to przygotować, na przykład jakie narzędzia warto mieć w ziemiance, ale czy na pewno w ziemiance, czy łopata i motyka musi być w ziemiance, skoro będę używać ją do uprawiania żywności, to czy ona musi być w ziemiance, ale w ziemiance może na przykład warto byłoby mieć jakiś zapas materiału siewnego do posadzenia kilkunastu grządek różnych warzyw po apokalipsie, czy po użyciu broni jądrowej. Dobra. Ja tak jeszcze przejrzę, czy na wszystkie pytania osób wspierających odpowiedziałem. Przypomnę, bo tutaj część z Was dołączyła w czasie tego zdarzenia. Co będzie w apteczce w ziemiance? To będzie dobry temat na to, żeby powiedzieć o tym przy okazji któregoś z kolejnych webinarów. Ja sobie to zanotuję. Webinary są otwarte, uczestniczyć w nich może każdy, natomiast możliwość zadawania pytania na żywo mają te osoby, które nam w tej zbiórce pomogły odpowiednią kwotą, bo to o to nam dokładnie chodzi, żeby oferować osobom wspierającym jakąś wartość. Tak? My jakby szkolimy, czy radzimy, czy wyjaśniamy różne aspekty związane z tym zagadnieniem i dopytywać o to na żywo mogą osoby, które będą nasz projekt wspierać. I działa to w ten sposób, że po wsparciu naszej zbiórki dostaniecie przed webinarem odnośnik do miejsca, w którym można te pytania zadawać. Natomiast jeśli wszyscy pozostali mają jakiekolwiek pytania do tego, to można je oczywiście zadawać po pierwsze w tej chwili, czy jakimkolwiek kanałem kontaktowania się z nami, tutaj na czacie, w komentarzach pod tym filmem, mailowo, na Facebooku, przy czym najbardziej pasuje nam wysyłanie tego typu uwag mailowo, w dowolnym momencie. My po prostu będziemy te zagadnienia poruszać w kolejnych webinarach, ale też będziemy wiedzieć,
o jakim zagadnieniu powiedzieć, czy napisać w książce i jakie zagadnienia poruszyć bardziej dokładnie. Dobra. Do czego? Aha, teraz tak. Co ja tutaj jeszcze mam, o czym powinienem Wam powiedzieć? Raz jeszcze w dużym skrócie, jak ta zbiórka wygląda. Zbieramy pieniądze do 24 czerwca. Celem naszym jest opracowanie dokumentacji, która pozwoli zbudować taką ziemiankę. W pierwszym progu, jeśli uda nam się zebrać 10 tysięcy złotych, stanie taki projekt architektoniczno-budowlany, który obecna gdzieś na czacie pani dyrektor, autorka fantastycznego bloga o architekturze i dyrektor dużego biura architektonicznego. Ona ten projekt fizycznie będzie firmować swoją osobą, swoim nazwiskiem, tytułem, swoją pieczątką. Jeśli zbierzemy 10 tysięcy złotych, powstanie taki projekt, jak gotowy projekt domu. Otrzyma go każdy, kto wesprze nas kwotą przynajmniej 800 zł lub 100 zł. Wtedy, moment, przepraszam, żebym nie skłamał. Tak, 100 zł, jeśli minimum 100 zł, jeśli chodzi o projekt w wersji elektronicznej, bo jeśli ktoś wpłaci 800 zł, dostanie ten projekt na papierze. To jest niewiele drożej niż gotowy projekt ziemianki dostępny w tej chwili, a do tego dodatkowo są kolejne elementy. Jeśli uda nam się zebrać 30 tysięcy złotych, wtedy dodatkowo zrobimy dwie rzeczy. Po pierwsze, zorganizujemy takie stacjonarne, fizyczne, kilkugodzinne szkolenie z nowoczesnego survivalu, z domowego nowoczesnego survivalu, z tego, jak robić zapas żywności, jak robić zapas wody, jak tę wodę pozyskiwać, uzdatniać, jakie alternatywne źródła energii wykorzystać, jak przygotować się finansowo. To celujemy w takie 6, 8, 10-godzinne szkolenie. Prawdopodobnie będzie to około 8 godzin. Fizycznie gdzieś w Warszawie wynajmiemy salę i o tym będziemy opowiadać. Znów dostęp, uczestnictwo do tego szkolenia, uczestnictwo w tym szkoleniu będą mogli, udział w tym szkoleniu będą mogli wziąć ludzie, którzy wesprą naszą zbiórkę. Tam są też dwa poziomy. Będzie uczestnictwo fizyczne na spotkaniu, gdzie będzie można uścisnąć tam rękę, podyskutować i zjeść jakąś kanapkę z cateringu, czy napić się herbaty. Natomiast przy mniejszym poziomie wpłaty jest uczestnictwo w formie online. Będziemy też transmitować takie właśnie formule, jak ten webinar, ale nie będzie to spotkanie otwarte dla wszystkich. To jest znów taka nagroda, którą dajemy Wam za wsparcie naszej zbiórki. I przy progu 30 tysięcy tak samo powstanie książka podsumowująca teoretyczne aspekty budowy, urządzenia i wykorzystania ziemnych piwniczek oraz przydomowych schronów dla ludności. No ja już w życiu napisałem jedną książkę, taką w duchu Zrób to sam, książkę o budowie kolektora słonecznego. Uważam, że jak na miarę tej dość wąskiej tematyki była to książka udana i może nie odniosę jakiegoś mega wielkiego sukcesu wydawniczego, to jednak ja jestem z wyników zadowolony i tak samo siądę i napiszę książkę o tym, jak się takie ziemianki buduje. Mam dosyć dużo literatury na ten temat, z pewnością jeszcze parę książek trzeba będzie dokupić, może gdzieś pojechać, coś zobaczyć, może porozmawiać z jakimiś ludźmi. Na to fizycznie są nam potrzebne właśnie te pieniądze, tak, żeby, no i też oczywiście na to, żebym ja mógł usiąść i tę książkę napisać, no bo fakty są takie, że ja oprócz tego, że pracuję, robię też różne hałtury, gdzieś te rzeczy, z których ciągnę przychody, tak, zarobki będą musiały na tym ucierpieć i dlatego właśnie potrzebne są nam te fundusze. Jeśli uda nam się zebrać 50 tysięcy złotych, to wtedy powstanie dokumentacja fotograficzna i wideo z budowy i urządzania ziemianki, to znaczy fizycznie, jeśli zbierzemy 50 tysięcy złotych, ziemianka powstanie, będziemy mogli zrobić konkretnie dużo konkretnych zdjęć pokazujących każdy kolejny etap budowy. No to chyba jest oczywiste, że jeśli macie jakikolwiek materiał typu zrób to sam, im więcej jest obrazków, tym więcej widać, tym lepiej, łatwiej jest zrozumieć, co tam jest pokazane, łatwiej jest później to sobie zrobić we własnym zakresie. I dlatego musimy tę ziemiankę fizycznie zbudować, musimy też zrobić te zdjęcia, nagrać filmy, obrobić filmy, zmontować. To znów nie będzie dostępne dla wszystkich. Znaczy oczywiście jakieś tam takie podstawowe zdjęcia, kilkanaście zdjęć, jakieś urywki z tego filmu będą dostępne na naszym blogu, ale komplet tej dokumentacji będzie dostępny wyłącznie dla osób, które wesprą naszą zbiórkę. Jeśli uda nam się zebrać 60 tysięcy złotych, to wtedy najważniejsze elementy tej dokumentacji udostępnimy w formule open source, czyli będzie można z nich korzystać zupełnie bezpłatnie i to wtedy one będą otwarte dla wszystkich. To jest taka nagroda,
no nie tylko dla tych, którzy tę zbiórkę wspierają, ale generalnie dla wszystkich. No, tu chodzi o to, żeby dać coś od nas i od was osób wspierających społeczności otwartej. No i to jest taki wisienka na tym torcie, czyli 80 tysięcy złotych, jeśli przekroczymy 80 tysięcy złotych, ja sam zostanę na 2 tygodnie zamknięty w tej ziemiance, bez kontaktu ze światem i ja przyznam szczerze, jestem no trochę zestresowany tą perspektywą, ale też jednak uważam, że to jest element, bez którego to się fizycznie nie może obyć, bo w ziemiance może być zimno, może być ciepło, może być za ciepło, za zimno, może być ciasno. Te wszystkie aspekty można tak naprawdę sprawdzić, jak człowiek się na 2 tygodnie tam zamknie. Będę chciał brać ze sobą komputer po to, żeby móc takie właśnie krótkie informacje wam przekazywać w formie wideo codziennie, jak mi tam jest, czy na przykład nie jest mi za ciemno, czy nie jest mi za zimno. Będę się starał zasymulować obecność kilku osób jakąś tam grzałką elektryczną, bo wiadomo, że ciało wytwarza ciepło, jakimś tam źródłem wilgoci, jakimś tam nawilżaczem powietrza, żeby sprawdzić, czy na przykład nie okaże się, że po paru tygodniach, czy tam po paru dniach jest już nieznośnie wilgotno, gorąco, ja się pocę i muszę chodzić nago w tej ziemiance. To też jest istotna informacja. No i znów, po co na to pieniądze? No fizycznie będę ja musiał wziąć 2-tygodniowy bezpłatny urlop, bo nie jestem w stanie zrezygnować z urlopu wypoczynkowego i zamknąć się na 2 tygodnie w ziemiance, bo mnie rodzina znienawidzi. Muszę wtedy wziąć bezpłatny urlop na 2 tygodnie, zamknąć się w tej ziemiance fizycznie i po prostu z niej nie wychodzić. No. To pozwoli też sprawdzić, czy jest wystarczająca ilość energii, żeby oświetlać tę ziemiankę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najlepszy moment na wpłatę, na wsparcie tej naszej zbiórki jest dziś. Najlepszy moment na to, żeby dać znać znajomym, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani otrzymaniem od nas tych wszystkich nagród i zbudowaniem sobie tej ziemianki we własnym zakresie jest dziś. Bo im szybciej osiągniemy ten próg 10 tysięcy złotych, pierwszy próg, tym szybciej zaczniemy udostępniać ten projekt, tym szybciej on fizycznie powstanie, no bo to się wiąże z tymi kosztami, które musimy ponieść. Im szybciej będziemy mieć te fundusze, tym szybciej to zrobimy, tym szybciej ten projekt osoby, które wesprą naszą zbiórkę, otrzymają i tym szybciej będą mogły przystąpić do budowy własnej ziemianki. Dlatego optymalny moment, żeby nas wesprzeć, jest dziś. Dajcie znać swoim znajomym, którzy mogą być tym zainteresowani. Zajrzyjcie na stronę zbiórki, wybierzcie sobie taki najlepszy poziom wsparcia. W naszym odczuciu jest to ten poziom wsparcia za 100 zł. Docelowo po zakończeniu tej zbiórki chcemy ten komplet dokumentacji wystawić na sprzedaż. Całość, co powstanie, chcemy wystawić na sprzedaż. Niezależnie od tego, czy osiągniemy ten próg 60 tysięcy i udostępnimy część w open source, całość będzie na sprzedaż. Tak jak dziś można kupić gotowy projekt ziemianki, tak będzie można kupić gotowy projekt naszej ziemianki, schronu. Do tego będzie komplet, będzie ta książka, będą te filmy, te zdjęcia. Oczywiście zakładam, że uda nam się zebrać te kwoty. No i to będzie fizycznie droższe. No, nie ma innej możliwości, to fizycznie musi być droższe. Ja to liczyłem wczoraj w odpowiedzi na komentarz, czy wczoraj, czy dziś? Dziś chyba. W odpowiedzi na komentarz jednego z czytelników bloga, ten pakiet dokumentacji, który otrzymasz za 800 zł, wspierając nas kwotą 800 zł, jeśli zbierzemy wszystkie pieniądze potrzebne, te 50 tysięcy, wart jest tak lekko licząc 2000 zł, no bo to szkolenie to jest kilkaset złotych. Popatrzcie sobie, za ile robię takie szkolenia konkurencja całodniowe. To jest kilkaset złotych, 700, 800 zł za ten projekt. To jest 100 czy 200 zł za tę dokumentację, za tę książkę, za ten materiał wideo, za te zdjęcia i to łącznie daje kwotę około 2000 zł. Każdy z poziomów wsparcia stworzony jest tak, żeby dawać wam coś, co znacznie przekracza wartość tej wpłaty. Nawet jeśli mówimy o wpłacie rzędu 1 zł czy 10 zł, co upoważnia do bycia zapisanym na liście wspierających, bo my jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą wpłatę i ta wdzięczność nasza jest dużo większa niż te 10 zł, które od was dostaniemy, o ile w ogóle można to w jakikolwiek sposób porównywać. Jeszcze tylko zerknę, czy nie ma jakichś pytań jeszcze, żebym czegoś nie przegapił. Wygląda na to, że już więcej pytań nie ma. Podsumowując,
Śmieję się, dziękuję Agnieszko za ten miły komentarz pod moim adresem. Słuchajcie, jest 20 po 9, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten webinar. Widzimy się ponownie za 2 tygodnie. Prosimy o wpłaty, prosimy o informacje, prosimy o pytania, prosimy o zagadnienia, które chcielibyście, aby zostały poruszone w kolejnych webinarach. Kolejny webinar za 2 tygodnie, a film na blogu, nie wiem, czy w tym tygodniu puścimy, czy nie, po prostu nie udostępnimy tego materiału. No i cóż, było mi bardzo miło się z Wami spotkać. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się.